Dzień dobry, witam się z Wami ciągle w rewelacyjnym humorze po nagraniu poprzedniego odcinka, w którym nasze młode wilcy, jak to zwykłem nazywać, pokazali pazur, pokazali ząb i roznieśli dwóch ligowych rywali. Ja za to wygrałem spotkanie z Rotterdam w ramach trzeciej rundy bodajże to była Czech Troy Trophy, więc zaczynamy dzisiaj od losowania ćwierćfinału tego turnieju od grupy północnej. Poza nami jest oczywiście tutaj Blackpool Mansfield i zwycięzca pary Tranmer lub Leicester U23. Ostatnio udało nam się dość pewnie Blackpool pokonać, więc nie byłbym obrażony gdybyśmy na nich trafili, ale na nich nie trafimy. Trafimy najprawdopodobniej na młodzieżówkę Leicester, na młodzieżówkę zespołu występującego Oczywiście w Premier League. Kolejna wiadomość, od której zaczynamy odcinek, jest taka, że z naszym zespołem pożegnał się Joe Dodu i wcale nie będziemy za nim tęsknić, ponieważ nasza młodzież jest oczywiście w gazie w tym spotkaniu. Z Rotterdam właśnie postawiłem na wielu młodych piłkarzy, jak Waley, jak Brockbank, Grayson, Ron Andersi, no Longstaff również niby, Fitz Martin, King Arms, Eddie Brown. To wszystko młodzieżowi zawodnicy, więc tym bardziej, tym bardziej ucieszyło, mnie ta, ucieszyło mnie to zwycięstwo. Dzisiaj bardziej skupimy się na meczach. Ostatnio gadaliśmy o składzie, o taktyce. Chyba, że będą jakieś niespodziewane ruchy transferowe, to wtedy mniej na tych meczach, ale plan jest taki, żeby zagrać. Trzy kolejki ligowe przeciwko Portsmouth, Sheriffsbury oraz Bristol, Bristol Rovers. To dwukrotnie w ogóle. I, i, I kolejno Bristol jest na pozycji numer 6. Do tego z Bary na pozycji numer 18 i ostatni nasz dzisiejszy rywal, czyli Portsmouth, a raczej pierwszy dzisiejszy rywal na dziesiątej pozycji z dorobkiem 37 oczek. Tak więc ciągle pracuję tutaj nad transferami i powrócimy albo przy okazji właśnie jakiegoś ruchu, albo pierwszej dzisiejszej kolejki ligowej porządku, Wracamy do takiego naszego dość wyjściowego składu przed 27. kolejką ligową przeciwko Portsmouth. Otóż dzisiaj na napadzie zagra Daryl Murphy na lewym skrzydle Politik, na dziesiątce Crawford, na prawym skrzydle pozostaje niesamowity FitzMartin, w środku pola Longstaff i Jason Love. Obrona to już takie dość wyjadacze, czyli Clark Wright, Brockbank oraz Josh Emanuel, Ben Alnwick w bramce. Gramy standardowo, gramy na University of Bolton Stadium, więc szanse mamy naprawdę duże. Faworytami tego spotkania oczywiście jesteśmy, a swoją drogą w ramach ciekawostki jeszcze wam powiem, że nie zmierzymy się z Leicester U23, tylko z Tranmer, które to pokonało właśnie młodzieżówkę Leicester, Tranmer, które jest naszym bezpośrednim sąsiadem w tabeli ligowej w trzeciej lidze. Co do ruchów transferowych, powiem Wam, że chcę pozbyć się tych trzech piłkarzy bardzo dużo zarabiających, dzięki czemu wyszlibyśmy już nawet na plus w naszym budżecie płac, ale niestety na razie chyba jest tak wczesne jeszcze to okno transferowe. Emanuel wybija Downing, Longstaff, słupek po tym strzale Matiego Longstaffa okno transferowe jest na tak wczesnym etapie, że raczej spodziewam się tych ofert transferowych czy wypożyczeń za naszą trójkę dużo zarabiających piłkarzy raczej pod koniec okna transferowego, więc niewykluczone, że jeszcze oczywiście dzisiaj 30 minuta tego spotkania Ali Crawford z Joshem Emanuelem ale co to był za błąd golkipera Portsmouth Daryl Murphy i naprawia swój błąd w 100% Zawodnik, gości, znakomita interwencja tego piłkarza, z którym jego, z jego nazwiskiem już w jednym z poprzednich odcinków miałem problemy, więc dlatego mówię o nim ten piłkarz, tak? 35 <trydziesta piąta> minuta zobaczmy na ten rzut Micza Clarka oddaje piłkę Matiemu Longstaffowi do końca sezonu Longstaff w naszym klubie chyba że Newcastle będzie chciało żeby Mati Longstaff występował w naszych barwach również w przyszłym sezonie oczywiście już w Championship Nasza potężna dominacja w pierwszej połowie skłoniła mnie do ofensywnej mentalności i do Wpuszczenia na lewe skrzydło Edygo Brauna i Ronana Dersiego na pozycję numer 10 i oczywiście jak to zwykle się kończy taka dominacja, 23 strzały do 3 i to oczywiście drużyna, która strzelała na bramkę 3 razy prowadzi w tym spotkaniu, godzina za nami, Downing, Alnwick, ależ miał problemów teraz nasz goalkeeper, na szczęście tam na spalonym był zawodnik gości, no i powiem wam, że kurde, no nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najlepiej, fajnie by było... No byliśmy blisko zwycięstwa no 30 strzałów do trzech no cholera jasna no i co nie mówcie mi że ja tu zgubię punkty albo że w ogóle nie zdobędziemy żadnego punktu no bo to jest jakaś patologia no kurde wygrywamy dwa poprzednie spotkania ligowe a tutaj co się dzieje takie rzeczy Matt Longstaff do Micza Clarka, jest Clark prostopadle podaje, czy próbuje podawać do napastnika Longstaff, schodzi do środka, Emanuel słupek Murphy, no nie wierzę no nie wierzę, po prostu nie wierzę chyba trzecia taka stuprocentowa sytuacja dzisiaj naszych piłkarzy, tego Murphy'ego w ogóle zdejmę z boiska, bo dzisiaj to co robi nasz napastnik, no woła o do nieba, czyli Eddie Brown na napad i King Arms w miejsce lewego skrzydłowego, Fritz Martin i nie ma tym razem bramki Harego Brockbanka. O Jezu, usunąłem te zmiany. Fucking hell. 81. minuta. Powiem Wam, że będę zdenerwowany nawet jeżeli to spotkanie tylko i wyłącznie zremisujemy, nie? Bo to, co dzisiaj tu widzimy, 36 strzałów do czterech, naprawdę jest katastrofą. Williams, Williams przechodzi jednego, drugiego, naszego zawodnika strzela na szczęście obok bramki Alnwicka. No, ale jeszcze dobrze, dobrze. To jest ten moment meczu, w którym chciałbym widzieć jak najwięcej akcji, tym bardziej w wykonaniu naszej drużyny. Jake Wright oddaje piłkę Clarkowi, ten zagrywa tak dość nieudolnie w kierunku naszych pomocników. Cofnął się po futbolówkę Ron Andersi, jest Fitzmartin. Fitzmartin w kierunku środka boiska, traci piłkę, niepotrzebny dribbling naszego skrzydłowego, chociaż no w poleceniach mamy ten, te rajdy między obrońcami, więc to mogło zdeterminować to zadanie. No i nie mów, że tu będzie karny jeszcze, no nie no, patologia, nie chce mi się tego meczu już oglądać, z kurczę Portsmouth, 36 strzałów, ci mają dwa celne, zaraz będzie trzeci i będzie drugie trafienie dla Portsmouth, no normalnie zaraz wyjdę z siebie, no nie rozumiem, tak nam idzie znakomicie i kurde, musi być wszystko spieprzone przez jakiś kurde gówniany klub nie wiem, nie wiem jakim cudem przegrywamy to spotkanie, Mati Longstaff dobra, takie strzały, to sobie tam wiesz, 40 to był strzał ale mamy 15 celnych Strzałów do trzech i przegrywamy 0 do dwóch. I kurde, naprawdę, jak niekiedy mam wrażenie, że, że mamy pakę, tak jak w poprzednim odcinku, na awans, tak naprawdę w tym sezonie, żeby jeszcze powalczyć o to miejsce barażowe, to kurde, przydarza się taki mecz patologiczny. Totalnie, nie? Że, że aż się odechciewa, kurczę wszystkiego. Dobra, kończ ten mecz. Dobra, ja już was nie męczę, bo football Manager jest na tyle tępą grą, że jeszcze przez minutę będziemy musieli to spotkanie oglądać. Tak się zdenerwowałem tym poprzednim meczem wysokiej jakości przeciwko Portsmouth, że musiałem jak najszybciej dojść do spotkania kolejnego przeciwko Srebsbury. I pomiędzy tymi meczami był tydzień przerwy, ale tam nic absolutnie się nie zmieniło. Poza tym, że ciągle kontrakty od nowych potencjalnych klubów odrzucają ci nasi piłkarze, którzy zostali przeze mnie umieszczeni jako niepotrzebni i na liście transferowej. I oni mają to gdzieś, nie będą grali przez pół roku, a na pewno nie dostaną ode mnie ani minut ale to im w ogóle nie przeszkadza w jakikolwiek sposób, dlatego też mam nadzieję, że po tym kolejnym meczu z Bristol Rovers, kiedy do końca okna transferowego zostaną dwa, dwa dni zaledwie, to wtedy, to wtedy jednak chętniej przystaną na jakieś, na jakieś oferty i tych ofert po prostu będzie najzwyczajniej w świecie więcej. Gramy Ali Crawford do Davisa, który dzisiaj na lewej obronie, raz jeszcze nasza dziesiątka Ali Crawford, prosto w pierwszego lepszego obronie. Denis Politik, który też dzisiaj dostał szansę gry, King Arms na prawym skrzydle. Tak po kolei przeczytam Wam przy okazji skład. No i nie doszło tam nawet niestety do strzału. Do tego, do tego chyba więcej zmian już tutaj żadnych. Nie wprowadziłem Anvik, Chryste, panie. Nie było, nie było bramki na szczęście. W tym aż komentator, aż komentator to zauważył, czy tam przypadkiem nie powinno być gola dla drużyny Shrefs Bary. Na szczęście tak się nie stało. Jeden celny strzał dzisiaj, niestety, tylko na naszym koncie, ale akurat ilość strzałów celnych nie ma absolutnie w tej grze żadnego znaczenia, o czym się dzisiaj przekonaliśmy. A MK Dons teraz prowadzi oczywiście z Portsmouth. Czyż czuję, że to Portsmouth to będzie moim kurde. To będzie moim, jednym z mniej lubianych klubów w tej karierze. A my tracimy Gola w 38 minucie. I kurde cały mój dobry humor z poprzedniego odcinka prysł jak bańka mydlana. Dobrze, 41 minuta. Eee, Leaf Davis. Nie wiem, pociągnij chłopie coś tam. Davis, Leaf Davis, ciągle przepiłce nasze lewe obrońca. Davis wrzutka na Kinga Armsa, nie wiem jakim cudem King Arms teraz nie zdołał umieścić piłki w siatce, mielibyśmy wyzerowany stan meczu od drugiej połowy dwa celne strzały, na pewno będzie trzeba to w kolejnej części gry poprawić. Trzech zmian dokonałem w drugiej połowie tego meczu i żadne zmiany taktyczne tutaj nie spowodowały tego, że mamy większą ilość celnych, celnych strzałów nadal te, no teraz trzy celne strzały na bramkę. Szef z bary i najprawdopodobniej kurde to będzie druga porażka w dzisiejszym meczu, nie? Już było tak blisko. Kurde, że to powinno być 6 punktów. Dominujemy 61% posiadania piłki. Szef z bary 64% celnych podań. Niesamowite, niesamowite. Jakim cudem ta gra tak mnie przykro traktuje w tym 14 odcinku. No to będzie gol. No i to będzie gol. Nie? No wszystko im wpada. No nie rozumiem tego. Wszystko, co tylko nie dotkną, kiedy nie dotkną piłki w naszym polu karnym, wszystko trafia do naszej siatki. No po prostu dzisiejszy odcinek to jest jakaś FM-owa za przeproszeniem. Patologia. Miałem już taki dobry humor. Teraz, jeszcze oczywiście, spalony. No bo czemu miałoby być inaczej? Jay Wright, nasz środkowy obrońca, nie będzie miał uznanej tej bramki. Nie wiem, nie robię już żadnych zmian. Odsuwam tą myszkę i idę sobie pograć w Angry Birds, żeby się trochę rozluźnić, bo nie mam już najmniejszej ochoty patrzeć na to gówno. Ej, wiecie co? Ten chłopak. 20-letni skrzydłowy, znany z występu w Manchesterze United. Tahit Chong. Jest gotów do wypożyczenia do końca sezonu do naszego zespołu. Czujecie to? Nie dostałem nawet raportu o tym piłkarzu, ale podejrzewam, że to jest dość dobry grajek. O, panie, tego to się. Tego to się do końca, powiem wam, nie spodziewałem. Dobra, jeszcze autosave. Super. Idealny moment. No i powiem wam. Powiem Wam, że ten piłkarz jest dość kurde konkretny. Spójrzcie na porównanie z naszymi piłkarzami. No dobra, jeżeli to ma być ukłon futbolmenadżera w stronę mojego fatalnego humoru spowodowanego yy, pierwszymi dwoma meczami w tym odcinku to jestem jak najbardziej za Tahit Chong jest naszym nowym piłkarzem do końca sezonu a tymczasem jeszcze Ron Anderson otrzymał ode mnie ofertę nowego kontraktu który przedłuży go o dwa kolejne sezony i to jest jak najbardziej według mnie prawidłowa decyzja U tu 650 tysięcy funtów jest wart i jest na liście życzeń Crystal Palace więc Czuję, czuję w nim pieniądz, że tak, to, że tak to nazwę. Tahit Chong. Powiem Wam, że z chęcią teraz pożegnałbym się z Lajamem Britkutem, który zarabia 156 tysięcy funtów rocznie. I chyba tak właśnie zrobimy. Pożegnamy się, ponieważ no, potrzebujemy kontrolować ten budżet płac. Albo dobra, zrobię to może po tym meczu z Bristol Rovers, ponieważ jeżeli okaże się, że sprzedamy tamtych zawodników, to wtedy Liam Breedkut jeszcze może nam się w tym sezonie przydać. A ja w takim razie zapraszam Was na debiut Tahita Chonga. Nie wierzę cały czas, że udało nam się wyporzucić tego piłkarza w naszym klubie. I tu jeszcze mamy jedną dość ciekawą informację: otóż zarząd nasz zasilił klubową kasę kwotą 650 tysięcy funtów w celu obsługi kosztów bieżących. To oczywiście nie wpłynie jakoś mega pozytywnie na nasz bilans ogółem, ale no wiadomość, przynajmniej druga dobra w dzisiejszym odcinku jest. Ależ to z Chong na naszym prawym skrzydle, w środku wychodzi Dersi na napadzie Eddie Brown, King Arms na lewym skrzydle, więc średnia wieku naszej czwórki ofensywnej to jakieś 18,5 roku. Matty Longstaff lo Davis Wright, Brock Bunker, Josh Emanuel, Ben Alnwick w bramce, gramy trzeci dzisiejszy mecz przeciwko Bristol Rovers Dobrze, 18 minuta tego spotkania Ron Anderson będzie wrzucał piłkę ze stałego fragmentu gry w pole karne Bristol Rovers, wybijają jednak Dzisiejsi goście i będzie sytuacja 2 na 2 na naszej połowie. Na szczęście tam spowolniony ten kontratak naszych przeciwników i bardzo niecelny strzał skrzydłowego gości. Dobrze, 22 minuta, no kurde jest to 17 miejsce, ale mogłoby być naprawdę już górna połowa tabeli dzisiaj, dzisiaj mogła być. Clark Harris, Clark Harris. Ben, Aln, ben Alnwick z dużym trudem, ale na szczęście przenosi piłkę na ty poprzeczkiem. Yy, no, jakbym miał podsumować w jednym zdaniu ten dzisiejszy odcinek, to, to, to mogę go uznać na sukces, ale tak za sukces, ale tak zdefiniowany, że... Samym sukcesem jest dążenie od porażki do porażki, ale z odpowiednim entuzjazmem spowodowanym fajnym transferem piłkarza Manchester United, no, gdzie Bolton nie może, tam rywali pośle, jest gol samobójczy, 38 minuta, Kilgur strzela tą bramkę, chociaż jedne trzy punkty, jeżeli dzisiaj będą, to Boże, może usiądę jeszcze dzisiaj do nagrywania tego trzeciego, dzisiejszego odcinka, jeszcze dla wspierających, bo normalnie, normalnie mam jeszcze dużo czasu, a kurde, jestem tak zdenerwowany tymi dwoma poprzednimi spotkaniami, że nawet nawet sobie nie wyobrażacie, nie? Dobrze, rzut rożny. W 57. minucie Ron Andersy w pole karne rywali wybija Krek, jest jeszcze Matty Longstaff, oddaje piłkę młodemu pomocnikowi Longstaff. Longstaff! Bardzo ładne trafienie Matego Longstaffa. Myślę, że możemy już oszczędzić Tahita Czonga, ponieważ on już tutaj do nas przyszedł taki dość mocno zmęczony. Ron Andersi również na odpoczynek zasługuje. To on zaczął przecież dzisiejszą, znaczy tą ostatnią akcję, po której zdobywaliśmy Golana 0 więc może już udać się na spokojny wypoczynek na ławkę rezerwowych. No a my co? A my mamy 20 minut do zakończenia tego spotkania. Akcję jeszcze gości na University of Bolton Stadium. Zobaczmy. Clark, bardzo dużo miejsca. Holmes, Dennis na lewym skrzydle. Jeszcze wycofanie do Clarka. No i tym razem szczęście nam sprzyja, ponieważ mamy poprzeczek po strzale tego właśnie zawodnika. Choć to jeszcze... Oj, spalony, panie sędzio! Tak jest, dokładnie. Dobre, dobra morda z chorągiewką na linii dzisiaj na szczęście stoi. 15 około minut do zakończenia tego meczu, Holmes-Denis do Absona i Adobejo po raz kolejny niezbyt dobrze wstrzela się po prostu w naszą bramkę, ale nie będziemy tutaj wcześniej powiedziałem, że to jest skrzydłowe, ale oczywiście Bristol gra dwójką napastników, więc to jest po prostu jeden, jeden z, tych, z tych dwóch z tych dwóch ofensywnych piłkarzy. 91. 4 minuty doliczone przez arbitra tego spotkania. Nie ma spalonego Smith. No i trafia Tyler Smith po asyście Tonego Krega. I jeszcze wiele zapowiada, że. Mogę być jeszcze zdenerwowany po tym odcinku bardziej niż byłem. Minuta do zakończenia meczu. Ali Crawford na Brockbanka. No dawno Brockbank gola nie strzelił, już od jakichś dwóch, dwóch dobrych meczów. Longstaff teraz taki szczur po ziemi, dość w stylu tego drugiego, tego pierwszego gola dla Bristol Rovers. No, niestety, niestety nie ma podobnego skutku tym razem. 15 sekund do zakończenia. King Arms tutaj już powinien raczej poszanować tę piłkę, choć spróbował zagrania. Nie wiem, czy to było zagranie do Fitz Martina, czy to było zagranie do Brauna, ale koniec końców nie wyglądało to zbyt dobrze. Jeszcze faulkę Lego, który już raczej kończy to spotkanie. 33 punkty po 29 kolejkach do końca. Zatem kolejek jest 44, więc 15 już tylko kolejek do zakończenia tego pierwszego sezonu. Więc kwestia kilku odcinków i będziemy już moim zdaniem w domu, więc. Jestem mega zadowolony. Jeszcze myślałem, że sędzia pozwoli na tą akcję. Na szczęście, nie tym razem. Dobra robota, panowie! Solidna wygrana. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale w końcu coś wpadło nam w takim stylu, jak wpadało między innymi w drużynie Portsmouth. Debiut taki Chonga myślę, że jest główną wiadomością dzisiejszego odcinka. Ja teraz skupię się może na tych transferach, które. Miałem dokonać. Gramy Stranmer Rovers w Lidze, gramy Stranmer Rovers również w, trz... w ćwierćfinale. Już oczywiście check trade Trophy, więc być może zróbmy tak, że spotkamy się po prostu podczas meczu z Caventry, żeby przyspieszyć w miarę postęp tego sezonu. Skoro już tak mało nam jego zostało, na pewno chcielibyście już, jesteście mega ciekawi tego, jak to wszystko dzisiaj się zacznie, dzisiaj w tym sezonie się zakończy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Przepraszam za dzisiejsze moje rage'e. Postaram się być spokojniejszy następnym razem, no ale sami rozumiecie. Pewnie nie jeden z Was wyrzuciłby klawaturę przez okno po tym, co dzisiaj tutaj zobaczyliśmy. Na razie. Dzięki. Cześć.